Dzień dobry, witajcie! Mamy piątek. Właśnie wróciliśmy z siłowni, ale się jaram. Było ekstra, nie byłam na siłowni 2 tygodnie, więc bardzo miło było wrócić. Oczywiście dalej nie chodzę tak, jak powinno się chodzić. W sensie trochę kuśtykam. Odciążam sobie, ojoj, ale światło łapie. Odciążam sobie moją lewą nogę, przerzucając ciężar na prawą. Więc nóg oczywiście nie ćwiczyliśmy, ale dzisiaj wjechały bicki, tricki i te sprawy i było ekstra. Powiem wam, że właśnie muszę zmienić rękę, bo mnie boli. Ale ogólnie super było wrócić. To jest tak fajne uczucie iść na siłownię i tak dostać ciry. Naprawdę, nie, powiem wam, że już źle mi było i nie mogłam się doczekać tego dzisiejszego treningu. Nawet dzisiaj jak przyszłam do Amadeusza, mówię, kurde, trochę za tobą tęskniłam. Na koniec naszego spotkania odszczekałam te słowa. Ale naprawdę było super. Andrzeju, a ty co powiesz na ten temat? Ja też byłem zmęczony. Andrzej, ile w tobie energii? Uhuu! Rączki nie bolą. Bo od tego czasu, kiedy Kasia mnie raz wzięła na ten trening siłowy, to teraz robię sobie trochę cardio, w sensie no dużo cardio. W porównaniu do Kasi to robię długo, tak? Bo mój trening cardio trwał 35 minut. A potem resztę czasu to tak na spokojnie sobie idę na kilka maszyn i zazwyczaj robię ramiona i co? I klatkę. Może się odważę potem robić jeszcze biceps. No i mam teraz tak, że rączek nie mogę trzymać w górze. Andrzej jest nieprzyzwyczajony. Andrzej mówi, Boże, ale mi się trzęsie. Jakbym teraz miała wziąć książkę i trzymać ją nad głową, to bym nie dał rady. A ja mówię, witaj w moim świecie, mężu drogi. Witaj w moim świecie. Też jakby czuję wszystko. Boże, ale światło się dziwnie zmienia. Też czuję wszystko, ale jest super. Zresztą myślę, że po mnie to słychać, że jestem totalnie podekscytowana. Przyznaję, że dzisiaj to się nawet specjalnie nie zgrzałam na tym treningu. Widać to po moich włosach, które dalej są dosyć świeże, no ale no ciężko się zmachać, jak się robi bicki, tripski. Raczej się wtedy potem nie zalewacie. Także tak. No. A teraz, żeby nie było tak zdrowo... Tu jest słoik Nutelli, ale nie o to mi chodziło. Jadłam ją dzisiaj. Mamy tu ziemniaczków kilka, obiorę je teraz, wrzucę do Thermomixa i zrobimy placki ziemniaczane, bo miałam jakąś taką ochotę. Także co? Do pracy. Uwaga, ankieta społeczna. Powiedzcie mi proszę, jestem ciekawa, czy jeżeli macie przepis i dodajecie do niego jakiekolwiek jajka, to czy dodajecie, rozbijacie jajka jakby i wrzucacie od razu do miski? Czy robicie tak, że rozbijacie każde jajko pojedynczo i dopiero potem dodajecie? Ja na przykład robię tak, że dodaję wszystkie pojedynczo i muszę się upewnić, że nie ma nigdzie ani kawałka skorupki i dopiero potem dodaję je, wiecie, do ciasta czy do czegokolwiek. Bardzo jestem ciekawa, jak wy robicie. Bo na przykład Andrzej leci tak na odważniaka, czyli po prostu rozbija jajko nożem i od razu dodaje tam, gdzie trzeba. Także tak. Czekam na info, moi drodzy, w komentarzach. Thermomix to jest takie świetne urządzenie, słuchajcie. 30 sekund i gotowe. Wiadomo, że placki babci Eli zawsze będą najlepsze i nikt, żadne urządzenie nie zrobi takiej dobrej masy, ale... No zobaczcie, jedno kliknięcie i gotowe, sztos. Ja już zażarłem pierwsze placki i jestem team placki ziemniaczane na ostro czy tam na wytrawno, więc ja jem ketchup z ketchupem. W ogóle najlepsze placki jakby były, to by były jeszcze z cebulą tam w środku i z boczkiem, wtedy są dla mnie najlepsze. Ale idziemy na kompromis, bo Kasia lubi takie, o tu proszę bardzo, z cukrem, nie? W związku z tym nie ma cebuli w środku i nie ma boczku, ale za to jest ketchup. W sensie ja mam ketchup. Kasia ma cukier. Następnym razem możemy podzielić masę na pół po prostu. Szkoda roboty, co? Szukam są najlepsze. Z boczkiem są najlepsze. A wy w której ekipie jesteście? Boczek, wytrawny, cebulka, ketchup. Niektórzy jeszcze dają śmietankę, jak jedzą cukier. No, to dajcie znać. No i mamy sobotkę, słuchajcie, moje włosy mokre, bez zmian, chyba, że Andrzej kupi mi Dysona, to zacznę je suszyć.
Żartuję, moi drodzy. Żartuję. Pewnie i tak bym ich nie suszyła, ale po prostu ładna jest ta suszarka. Mamy to na domu. Suszarka z Lidla. Z Biedronki. To jest suszarka z Biedronki. Mam już tyle lat i dalej działa. To jest taki budżetowy Dyson. Chciałam się wam pochwalić. Zobaczcie, jakie mam piękne kolczyki. Czy to jest lokowanie produktu? Nie wiem. Jest to taka koleżeńska reklama, ale ja za to zapłaciłam. Są to kolczyki z Lazubi. Już kiedyś wam o tej marce mówiłam. To jest marka właśnie mojej Funfeli. Ale to powiedziałam beznadziejnie. Pikałam nadzieję, że się nie gniewasz. Ale bardzo, bardzo, bardzo z całego serduszka polecam wam Lazubi. Bardzo lubię ich biżuterię. Noszę namiętnie. Zresztą bransoletka też jest od nich. Także tak. Ciao, ciao, moi drodzy. A dzisiaj mamy grilla. Słuchajcie, u rodziców na osiedlu. Po 20 latach istnienia osiedla ktoś wpadł na pomysł, że może warto by zrobić integrację. I to jest integracja taka nie tylko dla mieszkańców, ale dla mieszkańców i ich rodzin. Więc jedziemy razem, jedziemy do rodziców, żeby iść razem z nimi, gdyby się okazało, że tam będzie trochę drętwo. To żeby mieli chociaż nasze towarzystwo. No i Andrzej, jak ja się ogarniałam i sprzątałam trochę w mieszkaniu, upiekł chlebki znowu. Andrzej, słuchajcie, jest tak wymasterowany w te chlebki, że chyba nikt na świecie lepiej tego nie piecze. Zobaczcie, ile tutaj jest tych cudowności. Uwielbiam ten przepis. Naprawdę, w sensie takim... Lubię bagietki czosnkowe, takie wiecie, nawet te gotowce i tak dalej, ale to jest 1000 razy lepsze. W ogóle żaden gotowiec nie ma do tego podjazdu. No, muszę się wam pochwalić też, że wczoraj zrobiłam sobie zastrzyk w brzuch. Sama. Dałam radę, także jestem z siebie mega dumna. Naprawdę mega, bo byłam obsrana na maksa, jak miałam to zrobić. Ale no, ponieważ Andrzej miał spotkanie, a już wybiła godzina, kiedy powinnam go przyjąć, to stwierdziłam, dobra, nie będę miękka faja, spróbuję. No i się udało. Mam teraz ogromnego siemniaka na brzuchu, bo chyba potem za krótko uciskałam to miejsce, ale ogólnie dałam radę. Andrzejek po opieczeniu odpoczywa. Co oglądasz? A wiesz co? Oglądałem sobie Linus Tech Tipsa, bo to jest takie elektroniczne o hakowaniu sieci radiowych, to było spoko. A i oglądam, czasami się oświetla ten gościu na YouTubie. On prowadzi warsztat taki motoryzacyjny, kupuje walnięte samochody i po roku takie kupił sobie rok temu Urusa, takiego mocno dupniętego. I to miał być Urus to Lambo? No. Okay. I kum miał być dla jego dziewczyny, no i w końcu się za to wziął. No i fajnie to naprawia, pokazuje cały proces, nie? Fajny content robi, rozumiem. No. No. Także tak, o, z fajnych kontentów jeszcze ja wam mogę polecić taki content vlogowy i to jest content Karoliny z Chicago. Już dawno mi przyszła ta pocztówka, ale jestem po prostu taki ciućmok i jeszcze wam jej nie pokazałam. Zobaczcie, pocztóweczka z San Francisco. Sztos, reszty tyłu wam nie pokażę, bo wiadomo, jest tu mój adres. Ogólnie Karolina mieszka w Chicago, ale ma taki zwyczaj, że jak leci w jakieś fajne miejsce, to wysyła do widzów pocztówki. I ta pocztówka była dla tych, którzy zgadli, do jakiego stanu jedzie. No i trafiłam, że to jest Kalifornia. Także przyszła. Bardzo dziękuję. Już Karolinie dziękowałam na Instagramie, ale jakby to oglądała, to Karola bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Schowałam sobie. Nie pozbędę się tego. Mam nadzieję, że mi też kiedyś będzie dane San Francisco zobaczyć. Bardzo bym chciała. A teraz koniec gadania i jedziemy na tego grilla. Nie wiem, czy wam go pokażę, bo tam będzie w sumie dużo obcych ludzi. Więc może po prostu odezwę się do was później. Dobra, jednak jeszcze na chwilę do was wracam. To wykończyłam. Uwielbiam te odżywki. One bardzo ładnie pachną. To jest odżywka, która ma oczywiście włosy nawilżać i uważam, że bardzo dobrze to robi. To jest kolejne opakowanie. Na pewno kupię kolejną, jak już zużyję te milion odżywek innych, które czeka aż się za nie wezmę. A teraz, ponieważ Andrzej stwierdził, że damy już Adasiowi jedną z rzeczy, które mamy dla niego w prezencie. Czegoś nie wzięłam z szafy. No, to słuchajcie, ja jestem taką ciocią, proszę mnie teraz nie oceniać, która rozpieszcza dzieci. Tak uważam. Bo zawsze mam dla nich jakieś prezenty. Nawet tak bez okazji. Ilekroć się widzimy z jakimś dzieckiem, mam dla niego prezent. I proszę, don't judge me w tym momencie, ale no po prostu tak mam i jakby życie. Handlujcie z tym. Żeby nie było, staram się nie kupować słodyczy.
I nie kupować zabawek, bo tego dzieci zawsze mają dużo i zazwyczaj kupuję właśnie ubranka. I tak się składa, że do Pepco, uwielbiam Pepco, zawitała nowa kolekcja dla dzieci, jesienna już. I kupiłam kilka rzeczy i dla Kolina, i dla Adasia. A że z Adasiem prawdopodobnie będziemy się dzisiaj widzieć, to nie wiem czy wszystko, ale część z tego na pewno zabiorę. Więc tak, mamy taką piękną, beżową koszuleczkę, cute na maksa tutaj z tym kołnierzykiem, taka jakby polóweczka i w ogóle nie wiem, czy widzicie tą bawełnę, ona ma taki fajny splot, jest ekstra i słuchajcie, to po prostu te ceny mnie rozbrajają, 17 zł, czujecie? 17 zł, przecież po prostu to jest deal życia kupować ubrania w Pepco, serio. Tutaj kolejna po prostu rzecz, piękna, kocham takie rzeczy. Andrzej mówi, Boże, dzieci lubią sweterki. Nie wiem, ale cioci się ten sweterek podoba, więc go kupiła. To słuchajcie, kosztowało 25 zł. Jest bardzo miłe też w dotyku. To nie jest jakiś bardzo gruby sweterek, więc można to założyć tak po prostu na ciut chłodniejszy dzień. Albo też jeszcze na koszulkę, gdybyście chcieli mieć dziecko troszeczkę jeszcze cieplej ubrane. To były dwie rzeczy, które mam dla Kolina. W ogóle podobał mi się bardzo taki zestaw dresowy, ale słuchajcie, przy kasie się okazało, że ktoś... jak szczepiał komplet, to wziął inny rozmiar bluzy i inny spodenek. No i nie było już, wiecie, więcej tych produktów, żeby skompletować mi całość w takim samym rozmiarze i musiałam skapitulować, ale nie poddaję się. Mamy jeszcze kilka Pepco w okolicy, bo byłam w tym, które mam najbliżej. Ale mam jeszcze kilka Pepco w okolicy i spróbuję tam podjechać, żeby ten dres jeszcze dla Kolina kupić. A teraz rzeczy dla Adasia. I ogólnie to jest, słuchajcie, pierwsza rzecz, koszula, cute na maksa. Ona jest taka bawełniana, ale to jest takie trochę flanelkowe się wydaje. Bardzo miły materiał, zresztą nie wiem, czy widzicie. On jest taki troszkę puchaty. I to kosztowało, słuchajcie, 30 zł. I to z Andrzejem żeśmy wybierali, dlatego że... tata Adasia, czyli no właśnie, Eryk. To chodzi, bo Eryk, czyli mój szwagier, mi się kojarzy właśnie z takimi flanelowymi koszulami i to ja uważam, że to jest takie urocze jak ma synka, który będzie podobny do niego, nie? W takim podobnym stylu, fajnie to wygląda. Tak, także stąd właśnie padło na w taką flanelową koszulę. Do tego mamy też koszuleczkę, też w sumie taką trochę polówę, bo z kołnierzykiem. Jest mega cute. Tutaj ma jakąś taką naszywkę z piesełkiem. Piesełki bardzo lubimy. Bardzo ładny kolor, elegancka. Tutaj właśnie też elegancko obszyty rękaw. Naprawdę mega cute, ale w ogóle hitem hitów jest to, słuchajcie, że Colin, czyli mój chrześniak, który jest rok starszy od Adasia, czyli powiedzmy takiego chrześniaka Andrzeja, Colin nosi mniejsze ubrania niż Adaś, czajcie? Mimo, że jest rok starszy. Adaś to jest po prostu taki kawał dziecka. Także tak, dwie dyszki, gdyby ktoś był ciekaw. No i to jest sztos. To jest najlepsze. To ciocia wypatrzyła. Kupiłam to w większym rozmiarze i zrobiłam to celowo. Wszystkie ogólnie ubrania dla Adasia miałam w rozmiarze chyba, nie wiem, tam 1,16 m? 110. Nie, no co ty gadasz? 110 było Colina, Andrzeju. Aha, no to... może... metr 16. Tak? Tak. A to wzięłam rozmiar większy, czyli 1,22 m i zrobiłam to celowo, słuchajcie, bo to jest taka, wydaje się niby flanela koszula, ale to jest tak naprawdę taka cienka kurtałka. I specjalnie wzięłam ją większą, dlatego że wiecie, na takie chłodniejsze dni czasem zakładamy też jeszcze dzieciom bluzę albo jakiś grubszy sweterek i tak po prostu stwierdziłam, że po prostu tak będzie praktyczniej, będzie Adasiowi trochę wygodniej, bo go tak, wiecie, ta bluza nie opnie, no bo to jednak jest kawał bobaska, no nie? Także tak. To jest ekstra. Takie coś. I to kosztowało, to chyba było najdroższe z tych rzeczy, czy nie? Nie tak, wiem. cztery dyszki. No, ale to i tak super cena. Powiem wam, że gdyby coś takiego było w wersji dla dorosłych, to przysięgam, żebym to sobie kupiła. Mega mi się to podoba. Sztos. Także tak, dobra, koniec hoplaniny. Jedziemy. Jesteśmy na miejscu, tak wam tylko zbliżę, żeby nie podchodzić, ale powiem wam, że frekwencja jest konkret. Jest naprawdę sporo ludzi. Tutaj mieszkańcy osiedla też mają kamerę, słuchajcie, i nagrywają tego grilla na pamiątkę. Super atmosfera, naprawdę. Bawimy się pierwsza klasa. A teraz przyszłam odłożyć torebkę do samochodu, bo już mi trochę ciężko. I wracam jeść dalej. Hello, hello. Przychodzę do was z przyszłości, bo nie mieliśmy zakończenia na ten odcinek. W związku z tym... wykorzystuję sytuację, żeby ogłosić konkurs. Przekroczyliśmy magiczną barierę 1000 subskrybentów, za co wam super dziękujemy. Jesteśmy mega wdzięczni, że tworzycie z nami ten kanał.
Natomiast ostatnio pojawiają się do nas takie pytania, co robimy, czym się zajmujemy. Ogólnie takie pytania, powiedzmy, do nas. W związku z tym Kasia ma pomysł, żeby zrobić taki odcinek z cyklu Q&A. I to jest zadanie dla Was, takie zadanie konkursowe. Jeśli chcecie wziąć w nim udział, to napiszcie w komentarzu taki w nawiasie kwadratowym Q&A i pytanie do nas. Osoba, która będzie miała najciekawsze pytanie, zostanie nagrodzona. Zdradzę, że prezent pochodzi z Ritualsa, no bo Kasia to lubi, więc chętnie Was obdarzy takim prezentem. Co do szczegółów konkursu, zasad i tak dalej, to Kasia napisze to wszystko w opisie pod filmem. Także zachęcam Was do brania udziału, do zadawania pytań. A tymczasem dziękuję Wam za wspólnie spędzony film. Pamiętajcie zostawić nam łapkę w górę, komentarz. Możecie zostawić też subskrypcję i kliknąć dzwoneczek. Pa, pa!